Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Kupujecie aparat fotograficzny i o co warto rozszerzyć ten zestaw, żeby fotografowało Wam się łatwiej, przyjemniej? Jakie są po prostu niezbędne akcesoria fotograficzne? O tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Powiem Wam z mojego punktu widzenia, jakie akcesoria po prostu są dla mnie absolutnie podstawowe i nie wyobrażam sobie bez nich fotografowania. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Wszystkie akcesoria, które dzisiaj będę przedstawiał, są niezbędne z mojego punktu widzenia, ale jestem też ciekaw, po obejrzeniu odcinka, jakie są niezbędne akcesoria dla Was, dla Waszych dziedzin fotograficznych. Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, bez czego nie wyobrażacie sobie fotografowania, oczywiście pomijając aparat i obiektyw. Pierwszą taką niezbędną rzeczą po zakupie aparatu i obiektywu jest dla mnie plecak lub torba fotograficzna. I tutaj osobiście nie szedłbym w jakieś takie najtańsze z najtańszych rozwiązania. Wolę dołożyć troszeczkę więcej, ażeby ten sprzęt, w tym przypadku plecak, służył, żeby spełniał swoją rolę, żeby był funkcjonalny i praktyczny. Ja osobiście od lat korzystam z tego plecaka Wondered 21 litrów i po prostu on ma dla mnie wszystkie wystarczające funkcje. Oczywiście każdy powinien już to dobrać dla siebie. Także koniecznie sprawdźcie sobie różne właśnie plecaki i torby. Przede wszystkim zobaczcie, czy bardziej praktyczne dla Was będzie posiadanie właśnie plecaka czy torby. Ja osobiście dużo przemieszczam się podczas fotografowania. Gdzieś wchodzę, zeskakuję, czy chodzę na przykład po górach, to ten plecak jest dla mnie o wiele praktyczniejszym rozwiązaniem, bo po prostu pewniej się z nim czuję. Jeżeli mam go na obu ramionach, jeszcze mogę go sobie spiąć tutaj z przodu. Na przykład jeżeli mniej się przemieszczacie, no to torba będzie również bardzo praktycznym rozwiązaniem. Także to już jest kwestia preferencji. Oczywiście można mieć też to i to. I tutaj ważna uwaga, bo na początku podchodziłem do tematu tak, że muszę kupić duży plecak, bo muszę zmieścić cały mój sprzęt fotograficzny, który posiadam. I wiecie, zawsze musiały tam wchodzić lampy, jakieś statywy dodatkowe i mnóstwo różnych akcesoriów, które posiadałem. I nie popełniajcie tego błędu, bo nie zawsze na sesję bierzecie wszystko to, co macie po prostu do fotografii. Dlatego ja w tym momencie mam plecak 21 litrów i na sesję zdjęciową, na którą się wybieram, biorę po prostu wszystko to, co jest mi potrzebne. Jeżeli jadę na jakąś większą sesję, no to oczywiście mam większy plecak, albo biorę dwa plecaki czy dodatkową torbę. Ale w większości przypadków, w 90% przypadków, ten mniejszy plecak jest w zupełności wystarczający i jest on o wiele praktyczniejszy. O wiele częściej i chętniej go po prostu zakładam na plecy. Kolejnym według mnie niezbędnym akcesorium jest dodatkowa bateria do aparatu. Nawet jeżeli bateria trzyma Wam długo, no to warto mieć zapasową baterię. Dlaczego? Na przykład, kiedy zapomnicie naładować sobie baterii po danej sesji zdjęciowej i chcecie wyjść na spacer, czy macie właśnie jakąś sesję do zrealizowania, to odpalacie aparat i okazuje się, że bateria jest nienaładowana. Już nie zdążycie jej naładować ponownie przed wyjściem, więc taka dodatkowa zapasowa bateria po prostu w wielu sytuacjach ratuje nam zdjęcia, ratuje fotografowanie czy sesje zdjęciowe. Po wykonaniu sesji zdjęciowej przychodzi czas na obróbkę materiału i żeby ten proces nie był frustracją, żeby szedł szybko, sprawnie i konkretnie, to tutaj jest niezbędne według mnie jedno akcesorium. Dysk SSD, który pozwoli Wam na szybką pracę z plikami. Jeżeli na przykład montujecie też filmy, no to odczujecie olbrzymią różnicę. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Teraz chciałem Wam właśnie zaprezentować dysk Crucial od partnera dzisiejszego odcinku. Testuję sobie go osobiście od mniej więcej miesiąca, no i sprawdza się bardzo dobrze. Ja mam tutaj wersję 1 TB i ten dysk SSD pomaga po prostu w szybkiej pracy z plikami. I dlaczego stosuję dysk SSD, mimo że na przykład mam w swoim komputerze również dysk SSD? Ponieważ dysk, który mam w moim komputerze, tylko i wyłącznie służy mi do obsługi programów, do magazynowania tych danych, żeby cały system działał sprawnie i konkretnie. Natomiast zdjęcia, nad którymi pracuję, wrzucam sobie właśnie na dysk SSD i z niego sobie Lightroom po prostu wczytuję pliki i dzięki temu ten proces jest sprawny, a jednocześnie nie zapycham dysku na moim komputerze. I też z tego dysku później po obróbce mogę sobie przenieść na moje archiwum te pliki żeby zrobić miejsce na kolejne dane, bądź po prostu kupić większy taki dysk. Pierwsze moje takie wrażenie z tym dyskiem było takie, że jest on mega solidnie wykonany. Tutaj mamy takie po boku gumy, tutaj środek jest wykonany z metalu i ogólnie mamy tutaj port USB-C. Kabelek jest oczywiście też dołączony w zestawie. Mamy też adapter na klasyczne USB, także wszystko to, co niezbędne do pracy z plikami. I link do tego dysku macie oczywiście w opisie do tego filmu. Skoro była mowa o dysku SSD, no to oczywiście czas wspomnieć również o karcie pamięci. To jest również niezbędne akcesorium fotografa. I tutaj mam dla Was dwie konkretne porady. Pierwsza z nich. Nigdy nie kupujcie kart pamięci z nieznanego źródła, od nieznanych sprzedawców. Karty pamięci osobiście kupuję tylko i wyłącznie w sklepach fotograficznych bądź takich marketach elektronicznych, takich najbardziej oczywiście znanych. Dzięki temu mam pewność, że karta pamięci jest oryginalna i niepodrobiona, bo takie sklepy nie mogą sobie pozwolić po prostu na jakąś fuszerkę. Dlatego to jest pierwsza rekomendacja, bo jest mnóstwo podróbek kart pamięci w różnych miejscach w sieci. Także nie dajcie się zwieść mega dobrą ceną, jeżeli sklep nie jest autoryzowany, bo często można się naciąć i później są same problemy z takimi kartami pamięci. Jest problem z odczytem, jest problem później z błędami, a nawet możecie dojść do takiej sytuacji, że zdjęcia po danej sesji zdjęciowej po prostu nie zgrają się Wam na komputer, pliki będą uszkodzone, więc unikajcie takiej sytuacji. Wybierając kartę pamięci, oprócz tego, co wymieniłem, zwróćcie również uwagę na prędkość zapisu i odczytu. Oczywiście im wyższa ta prędkość, tym lepiej, bo będziecie mogli wykorzystać pełen potencjał Waszego aparatu. Jeżeli macie w swoim plecaku więcej kart pamięci, no to koniecznie kupcie sobie również futerał na karty pamięci. Ja osobiście korzystam z takiego skórzanego portfela na karty pamięci, gdzie mam miejsce na 6 kart. I ten portfel jest akurat wykonany ręcznie. Mój kolega wykonał go specjalnie dla mnie. Naprawdę kawał solidnej roboty, sprawdza się wyśmienicie. Link też do jego profilu na Instagramie znajdziecie w opisie do tego filmu. Także serdecznie polecam dobry, solidny portfel na karty pamięci, bo to pozwoli Wam po prostu zachować porządek w tych kartach. Nie będą one się walały gdzieś po plecaku, nie będziecie przed sesją zdjęciową w popłochu szukać tych kart, bo będziecie mieć po prostu wszystkie karty w jednym miejscu. Po użyciu wkładacie ją do portfela, no i zawsze wiecie, że tu na Was czeka. Następnym niezbędnym akcesorium fotografa jest dla mnie oczywiście statyw. I słuchajcie, nawet jeżeli nie fotografujecie zbyt często ze statywu, no to warto ten statyw mieć. Do czego? Do długich czasów oczywiście naświetlania. Do autoportretów, do jakichś zdjęć grupowych, kiedy chcemy sobie zrobić zdjęcie rodzinne. Po prostu taki statyw w różnych sytuacjach może Wam się przydać. Kiedy też będziecie chcieli nagrać jakiś film, statyczne ujęcie, no to też taki statyw będzie potrzebny. Także mimo, że nawet myślicie sobie, że nie będziecie zbyt często korzystać z tego statywu, to zobaczycie, że jeżeli go będziecie mieć w swoim zestawie, no to będziecie z niego korzystać. Znajdziecie dla niego zastosowania. Naprawdę się przydaje. I osobiście korzystam z dwóch statywów. Tutaj jest taki mniejszy statyw FotoPro i jego zazwyczaj pakuję sobie do plecaka, bo patrzcie, jak on mało miejsca zajmuje. Jest naprawdę mały, lekki, jest karbonowy, także sprawdza się idealnie. Mam też większy statyw, ale on służy mi głównie do filmowania, bo w filmie potrzebuję bardzo stabilny statyw, żeby wyeliminować wszelkie drgania, na przykład przy ruchu kamerą itd., itd. I tutaj korzystam z takiego statywu FotoPro Sherpa. I też ten statyw naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Na górze mam założoną głowicę filmową i dzięki takiemu większemu statywowi mam pewność po prostu, że te nagrania będą stabilne. Bo na przykład kiedy będę ruszał głowicą, będę robił jakiś przejazd filmowy, to wiem, że on stoi stabilnie i pewnie. Także ten statyw większy jest bardziej do zastosowań filmowych, a ten mniejszy właśnie do podróży, do takiego łatwego transportu. Teraz natomiast akcesoria, które posłużą nam do zadbania o czystość naszego sprzętu. I tutaj są trzy akcesoria. Pierwsze z nich, gruszka. Jeżeli macie jakieś paprochy na obiektywie, to zamiast je przecierać szmatką, może być to na przykład jakieś, mogą być jakieś to drobinki piasku, cokolwiek, no to dużo lepiej zrobić to gruszką, bo wtedy unikacie porysowania waszych szkieł. Także taka gruszka do przedmuchiwania się przyda. Dodatkowo mam również taki płyn, który jest do czyszczenia soczewek. Jak mam na przykład zabrudzenia na obiektywie, bo przypadkowo powiedzmy dotknę palcem soczewki, no to nie chucham, nie dmucham, tylko używam właśnie specjalnego płynu do czyszczenia soczewek. Mam pewność po prostu, że stosuję płyn, który się do tego nadaje, który jest do tego przeznaczony. I oczywiście też warto mieć ściereczkę, mikrofibrę, żeby to wszystko dobrze przetrzeć. I tutaj też uwaga, kupcie sobie lepszą ściereczkę z mikrofibry. Nie kupujcie tych najtańszych za złotówkę, dwa, bo one właściwie nadają się do niczego. Bo lepiej sobie kupić taką dobrą ściereczkę z mikrofibry, na przykład u optyka, bo ona sprawdzi się dużo lepiej, po prostu dużo lepiej zbiera te zabrudzenia i czyści szkło. I na sam koniec akcesorium, którego oczywiście nie mogło zabraknąć. Jest ono absolutnie podstawowe i często o nim mówię, ale jest naprawdę moim zdaniem niezbędne w zestawie każdego fotografa. Jest to oczywiście blenda. Dlaczego blenda jest niezbędnym akcesorium fotograficznym? Dlatego, że korzystacie z niej naprawdę w różnych warunkach. Kiedy chcecie doświetlić portret, kiedy chcecie doświetlić jakiś fotografowany obiekt, przedmiot, pierwszy plan itd., itd. I to jest bardzo tanie akcesorium, które może całkowicie odmienić nasze zdjęcia. Bo doświetlone fotografie, kiedy mamy doświetlony główny temat, wyglądają po prostu o wiele lepiej. I osobiście korzystam z takiej blendy trójkątnej, z takim uchwytem. Tutaj mamy srebrną powierzchnię, a z drugiej białą. Rozmiar to bodajże 80 cm, mieści się idealnie w plecaku i wystarczy mi w zupełności, bo głównie za jej pomocą doświetlam po prostu trochę bliższe portrety i przedmioty, które fotografuję. Także teraz już dużo mniej korzystam z tej dużej takiej blendy 120×80, bo szersze plany rzadko doświetlam blendą, tylko po prostu wtedy wykorzystuję już lampę błyskową. I to są właśnie niezbędne akcesoria fotograficzne według mnie. Zdecydowanie to są elementy, które zawsze znalazłyby się w takim moim podstawowym zestawie fotograficznym. Pamiętajcie też, żeby sprawdzić sobie dysk SSD, który dostarczył właśnie partner dzisiejszego odcinka, czyli marka Crucial. Osobiście, tak jak mówiłem, to jest według mnie też podstawowe akcesorium, bo praca z zdjęciami na dysku SSD jest o wiele szybsza i efektywniejsza. Pamiętajcie też, żeby dać znać w komentarzach pod tym filmem, jakie są, oprócz tych, które wymieniłem, niezbędne akcesoria fotograficzne dla Was. Jestem ciekaw bardzo, bez czego nie wyobrażacie sobie po prostu fotografowania, także koniecznie dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie też, żeby zostawić kciuka w górę, to jest dla mnie bardzo ważne, bo pomaga rozwijać kanał, zwiększa zasięg materiałów, bo chcę docierać po prostu z tym przekazem fotograficznym do jak największej liczby pasjonatów. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!